Witajcie nasi najmilejsi odbiorcy. Udało nam się uśpić Różyczkę, więc możecie się pomodlić, żeby anioł stróż czuwał nad nią, żeby się nie obudziła. Bo to znacząco zwiększy mój komfort modlenia się tutaj. Udało nam się dzisiaj zjechać do domu i Krzysiowi, i mnie z różnych stron Polski. No i tak, no i działamy. Stąd ten dzień też przesunięty z wczoraj na dzisiaj. Możecie wpisać w komentarzach wasze intencje teraz. Możecie też pisać, skąd jesteście, bo to zawsze się miło czyta. O, są stąd. No to zawsze jakoś tak, nie wiem, może wam się wydawać, że to jest takie trochę wytrych na zwiększenie czegoś, skąd jesteście, ale nie wiem, mnie to zawsze buduje, jak sobie poczytam, kto skąd. Dlatego zachęcam was do tego. To, w czym chciałabym się zanurzyć dzisiaj, to jest psalm 91. Dlaczego? Dlatego, że jakoś ostatnio sporo obserwuję tego, takiej prawidłowości, że my jesteśmy strasznie zależni od pogody, od okoliczności, jesteśmy tak bardzo podatni na różne irytacje. Sama też po sobie widzę, że często zachowuję się tak, jakbym się irytowała na Pana Boga, że dopuszcza różne sytuacje w moim życiu. Że tak, no jeszcze czego, no serio, no. I taka jestem jakby wkurzona, że rzeczy się dzieją. Podczas gdy jakoś tak mnie nawrócił ten psalm 91, że co innego Bóg mówi tam. On nie mówi, że nic ci się smutnego, ciężkiego, przykrego nie przydarzy. Wręcz przeciwnie, on mówi, może nawet wojna być, możesz nawet być na tej wojnie. Będą strzały na ciebie lecieć, będą na ciebie zasadzki zasadzone, będą sidła ptasznika w niektórych tłumaczeniach. Złe słowa będą krążyły na twój temat. Będą węże i żmije, ale ty się nie ulękniesz strachu nocnego. Smoka i węża będziesz mógł podeptać. Jak będziesz na wojnie i po prawej i po lewej stronie będą padać jak muchy, ciebie to nie spotka. I jakoś zobaczyłam, to o to chodzi, że rzeczy mają się dziać, znaczy mają, po prostu dzieją się, bo żyjemy w świecie, który jest skażony grzechem, ale Boża obietnica właśnie polega na tym, nie wydarzy ci się to, tylko ty pośród tego wszystkiego możesz być niewzruszony, jeżeli mi ufasz. I jakoś tak sobie pomyślałam, ja to chcę. Chcę być niewzruszona. I powiem wam, że jak dzisiaj mój pociąg z Gliwic do Skierniewic się opóźniał od 35 minut wzwyż co 5 minut do aż 75-minutowego opóźnienia, to wiecie co, czułam, że moje serce naprawdę było niewzruszone. A wiecie, dzidzia, w ogóle, no podróżowanie z dzieckiem, w ogóle jakieś tam gradobicia, różne rzeczy. I czułam, że mnie to nie rusza. Nawet taką Różyczce, ja tam śpiewałam piosenkę, że Pan Jezus jest z nami, więc jesteśmy niezachwiali. I kurczę, powiem wam, to nie są jakieś takie nagrody pocieszenia słowne, tylko to jest ponadnaturalna rzeczywistość, która może stać się naszym udziałem, że naprawdę możemy być unshaken, jak to mówią po suahili. Okejos, dobrze. Panie Jezu,
zanosimy wszystkie te intencje, które mamy w sercach, które są napisane w komentarzach pod tą transmisją i też te, które mamy w sercach i nie chcemy pisać, ale Ty wiesz, chcę też się modlić we wszystkich tych intencjach osób, które pisały do nas w prywatnych wiadomościach, też do mnie osobiście. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Niech się dzieje, jak jest w niebie, na ziemi. Witamy Cię, Duchu Święty, witamy Cię, powietrze nasze, witamy Cię, pociecho nasza, witamy Cię, mocarzu. Pociecho nasza, witamy Cię, mocarzu naszych serc. Jeśli Twoja łaska nas nie opromieni, nic się nie zmieni. Jeżeli Twoja łaska nas nie opromieni, nic się nie zmieni. Jeżeli Twoja łaska nas nie opromieni, nic się nie zmieni. Jeżeli Twoja łaska nas nie opromieni, nic się nie zmieni. Tylko od Ciebie zależni chcemy być. Od Ciebie tylko chcemy być zależni, od Ciebie tylko chcemy być zależni, na Ciebie tylko chcemy być podatni, Duchu Pański, 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 na Ciebie
Tobie tylko chcemy być podatni Duchu Pański, podatni, zależni, podatni, zależni, podatni, zależni tylko od Ciebie, Duchu Pański. Witamy Cię, zadatku przyszły, chwały przez Ojca dany. Witamy Cię, przyczyną każdej, nawet małej zmiany. Witamy Ciebie, Twórco osobowa, miłość Trójcy. Witamy Ciebie, Boża iskrą możesz zmienić wszystko. Witamy Ciebie, namaszczenie, które jest osobą. Witamy Ciebie, co przenikasz nawet głębie Boga. Witamy Ciebie, czasów scenarzysto, działaj szybko. Witamy Ciebie, święte świętych w nas, to obecność Twoja. Witamy Ciebie, co przenikasz nawet głębie Boga. Witamy Ciebie, czasów scenarzysto, działaj szybko. Witamy Ciebie, święte świętych w nas, to obecność Twoja. Któż jest jak Ty, Jezu? Kto może równać się z Tobą? Czy widział ktoś króla, który pamięta o trawie? Czy widział ktoś króla, który pamięta o tym, żeby ubrać kwiaty na polu? Czy widział
widział ktoś króla, który z miłości wchodzi w błoto, żeby wydobyć mnie stamtąd i powiedzieć: moja ukochana, umorusana. Jezu, dziękuję Ci za to, że Twoje słowo nie jest abstrakcją. Ty, który mówisz, kto ma mnie, ten ma życie. To jest tak prawdziwa rzeczywistość. Dziękuję Ci za to, że mogę żyć w tym. Że mogę żyć w tym i mogę wiedzieć, co to znaczy. Że ma się życie. Dziękuję Ci za to, że mogę być zależna tylko od Ciebie. Nie od pogody, nie od okoliczności. Że mogę być podatna tylko na Twojego ducha, a nie na irytację. Łaską swą, kto przylgnął do mnie, może biec spokojnie i ja go dogonię łaską swoją. Kto przylgnął do mnie, może biec spokojnie i ja go dogonię. Uznaj moje imię, możesz być zależny tylko ode mnie. Tylko ode mnie, mówi Pan. Nie obiecam Ci, że nie wydarzy się nic, co jest trudne. Nie obiecam Ci, że nie będzie kosztownie. Mogę obiecać Ci, będzie spokojnie jak na wojnie. Będziesz ze mną, będziesz ze mną.
ukryje, ukryje cię. Nie dosięgnie cię nic, jeśli tylko zdecydujesz się patrzeć tylko na mnie, jeżeli tylko wybierzesz być ze mną, uznać moje imię i przylgnąć do mnie. Spokojnie, spokojnie jak na wojnie, spokojnie jak na wojnie, spokojnie jak na wojnie wygranej przeze mnie. To w tobie wygrywam każdą walkę, to w tobie wygrywam każdy bój i może być spokojnie. O, może zawsze być spokojnie. Boże, dziękuję Ci za to, że znowu mogę żyć w Twoim królestwie paradoksu. Dziękuję Ci za to, że na styku tego świata i Twojego królestwa właśnie dzieją się takie rzeczy, że może być spokojnie jak na wojnie, że może być wojna, a może być spokojnie. Dziękuję Ci za to, że jesteś tak słodko nielogiczny. Dziękuję Ci za to, że moje życie może przebiegać w tym jedynym swoistym ciśnieniu na styku tego świata i Twojego królestwa. Dziękuję Ci za to, że może być spokojnie. Dziękuję Ci za to, że jesteś głębszy niż myślę, że jesteś bliższy niż myślę, że jesteś bardziej nieokiełznany, nieobliczalny w swojej miłości niż myślę. Któryś stworzył, kimże jestem, kimże jestem, że myślisz o mnie, kiedy patrzę na niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któryś stworzył, kimże jestem, kimże jestem, że pamiętasz o mnie. Że przenikasz mnie i znasz mnie. O, ty mnie widzisz, ty nazywasz mnie, ty nazywasz to, co robię, ty uznajesz mnie, ty uznajesz mnie, ty szukasz mnie, odnajdujesz mnie, namaszczasz, posyłasz, mogę z tobą biec. Patrzę na niebo,
dzieło twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś stworzył. Kimże jestem, kimże jestem, kimże jestem, że myślisz o mnie. Panie, niech mnie zaleje Twoja miłość, daj mi doświadczyć Twojej miłości jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Niech mnie Twoja płynna miłość podtopi, Panie Jezu. Nie dla wrażeń, nie dla emocji, nie po to, żeby się działo, ale po to, że Twoja miłość zmienia wszystko, a ja muszę być inna, ja muszę być inna. Boże, kiedy świat się kończy, kiedy zegar tyka coraz głośniej, ja muszę być inna i dlatego potrzebuję Twojej miłości, żeby ona mnie zmieniła, 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 zmieniła. Nadchodzi potężny król, nadchodzi potężny król, nadchodzi potężny król. Ukochany mój, nadchodzi potężny król, nadchodzi potężny król. Kochany mój, nadchodzi potężny król, nadchodzi potężny król. Zbliża się ten dzień, kiedy na ulicy ujrzy cię. Naprzeciw mnie będziesz szedł w szacie ze światła, co wchłonęło już słońca i księżyca blask, a oczy pełne, pełne, pełne ognia masz. Marzę o tobie, marzę o Twoim powrocie, marzę o tym, że jestem gotowa, że zastajesz mnie tak jak trzeba, że robię to, co trzeba, że robię to, co trzeba, że zastaniesz mnie zajętą, zajętą, kochanie. Tylko kochaniem, że będę zajęta tylko kochaniem. Mój Panie, Jezu, tak Ci dziękuję, że wracasz. Że w czasach, kiedy oglądamy te wstrętne, trudne wiadomości, i kiedy czytamy te apokaliptyczne artykuły, ktoś mógłby się bać, ale nie ktoś, kto zna Ciebie i wie, że to są wszystko znaki, że jesteś blisko, że jesteś blisko. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że w Twoim królestwie paradoksu ucisk może oznaczać tylko to, że ukochany się zbliża. Dziękuję Ci za to, że nawet ucisk się nie zmarnuje, bo oznacza, że miłość będzie rosła. Miłość i oddanie, i pasja, i ogień.
sobie i może być spokojnie, spokojnie. Dziękuję, że ukrywasz mnie w sobie, jak w twierdzy, jak w namiocie. I mogę być zajęta tylko kochaniem, tylko kochaniem ciebie. Panie Jezu, Twoja obecność jest taka słodka. Taka słodka. Taka słodka. Tobie cześć i chwała. Tobie cześć i chwała. Ty, który widzisz, który słyszysz, Ty, który umierasz z tęsknoty i miłości za nami. Ty, który wracasz, Ty, który... Ty, który nie przyszedłeś, żeby przydepnąć to, co ma się źle, ale ocalić to, co zginęło. Ty, który nie dołamiesz trzciny nadłamanej, ani knotka nie dogasisz. Jesteś tak czułym Bogiem. Jesteś tak czułym Bogiem. Dziękuję Ci za to, za Twoją czułość. I za to, że nie brakuje nam żadnego słowa, żadnego daru łaski, żadnej wizji, żadnego obrazu, żadnej pewności, żadnej obietnicy nie brakuje nam, bo zapłaciłeś za całą pełnię. Tobie cześć i chwała. Amen. 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 Moja część dobiegła końca. Teraz pójdę po Krzysia i on się zbiorczo pomodli w intencjach, które nosicie, które pisaliście w komentarzu i w naszych wiadomościach. Także, także dajcie nam 5 sekund i ja po niego pójdę. Do następnego. Hejka, kochani, pomodlimy się w tych intencjach, które zostawiliście w komentarzach. Boże Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś dobry. Dziękuję Ci, że Tobie zależy, bardzo, bardzo zależy na nas. Dziękuję Ci, że Ty chcesz działać w naszym życiu. Dziękuję, że Twoja łaska, Twoje słowo są skuteczne. I Panie, w tych wszystkich intencjach, stając tutaj jako dziedzic Chrystusa, współdziedzic Chrystusa, jako brat Chrystusa, jako brat Jezusa Chrystusa, jako Jego przyjaciel, jako ten, któremu na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania dałeś królewską, kapłańską i proroczą funkcję samego Jezusa Chrystusa. Panie, ja w Twoje imię, Jezu Chryste, teraz proszę, abyś przychodził, abyś dawał tam przełomy, gdzie są potrzebne przełomy, abyś otwierał to, co wymaga otwarcia, zamykał to, co wymaga zamknięcia. Panie, abyś przelewał się ze swoją łaską w życiu moich braci i sióstr. Panie, tam, gdzie jest potrzebne zdrowie, niech zdrowie będzie teraz w imię Jezusa Chrystusa. Niech tam, gdzie potrzeba uzdrowienia, niech to uzdrowienie nastąpi. Tam, gdzie potrzeba znaku, niech ten znak nastąpi w imię Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie cud jest potrzebny, niech nastąpi cud. W imię Jezusa Chrystusa, Panie, wylewaj się ze swoją łaską jak deszcz. Wylewaj się na nas. Przemieniaj nasze serca. Przemieniaj nasze umysły. Daj nam pokój, którego świat nie ma i którego świat nie rozumie. Daj nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, który dla logiki tego świata jest niezrozumiały. Daj ten pokój, Panie, prosimy Cię. Twoje imię, Jezu Chryste.
Tam, gdzie potrzeba włosów, niech włosy wyrastają w imię Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś dobry, że Ty chcesz działać. Błogosławimy Ciebie i wywyższamy. I Tobie oddajemy cześć i chwałę przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nie wiem jak Wy, ale to, co Maja dzisiaj zrobiła, jakie Wy macie wrażenie, ale ja mam takie wrażenie, że to, co Maja dzisiaj na tej transmisji zrobiła, było czymś wyjątkowym i naprawdę leciała z ducha. To co? Na dzisiaj koniec. Chwała Panu, że Dzidzia śpi. Chwała Panu, że Dzidzia śpi. Cały czas zbieramy na płytę, którą zamierzamy wydać w 2019 roku. Więc jak chcecie, to na fanpage'u jest link, można nas wesprzeć. Przede wszystkim prosimy o modlitwę, żebyśmy mieli kreatywność z Ducha Świętego cały czas. No i co? Widzimy się w niedzielę po 21, więc już teraz wklepujcie do kalendarzy i wpadajcie. I bądźcie z nami, módlcie się z nami. Też zawsze udostępnienie albo wspólne oglądanie na fejsie w cenie, dlatego że no, Facebook nam troszeczkę ucina zasięgi, tak jak wszystkim fanpage'om, szczególnie tym, które mają jakiś tam cel szerzenia Ewangelii, więc każdy wasz lajk, każde udostępnienie, każdy komentarz jest na wagę złota, bo to poszerza zasięgi i wspomaga to, żebyśmy po prostu mogli uwielbiać Jezusa w internecie, żeby ta modlitwa i też ten talent, który Pan Bóg dał, żeby mógł docierać do większej ilości ludzi. Także niech was Bóg błogosławi. Modlimy się za was wszystkich, za tych, którzy nas oglądają, za tych, którzy nas wspierają w jakikolwiek sposób. Co miesiąc też staramy się w waszej intencji zamówić mszę świętą. Także miejcie pewność, że my za wami stoimy i was prosimy, żebyście stali za nami. Niech Bóg wam błogosławi. Do zobaczenia, do usłyszenia.